Cześć Pawle. Cześć Danielu. Co tam słychać u ciebie? O, wiesz, postaram się ostatnio nie zmieniło, ale miło cię widzieć znowu. Nawzajem. Cieszę się, że w ogóle zgodziłeś się spotkać na Zoom. Słuchaj, ja się udostępnię mój ekran, żeby już tutaj konkretnie zadziałać. Chcę ci pokazać coś, co zmieniło moje życie, wiesz? Bo znamy się nie od dziś i po prostu mam taki prosty rysunek, który mnie dotknął. To przekażę i chętnie usłyszę, co o tym pomyślisz, dobra? Chętnie. Słuchaj, Zobacz. no, ten rysunek to jest, wyobraź sobie taką kartkę po prostu. I docelowo będą takie trzy kółka, takie trzy okręgi. Pierwszy okręg, jest tutaj serce w środku. To jest taki znak powszechny na miłość, tak? No Albo tak, na uczucie. szczęście. Jak? Uczucie jakieś, tak? No, na szczęście. No. Tutaj chodzi o to, że tutaj jest taki świat doskonały, gdzie każdy człowiek się czuje kochany, szanowany i szczęśliwy. To jest taki wstęp, że każdy chce być w takim świecie idealnym. A niestety mamy skłonność, żeby wejść w taki drugi świat. Nie ten doskonały świat, ale taki zepsuty świat. Tutaj jest do góry na dół, do góry na dół. Czyli są zloty, upadki, są rzeczy pozytywne, ale jest mnóstwo problemów, trudności w życiu. I przez to są takie trzy strzałki, czyli to są trzy Rozumiem. takie ucieczki, że nie chcemy długo, nie lubimy mieszkać w takim zepsutym świecie, to mamy swoje sposoby, na przykład ktoś idzie w uzależnień, tak? Tak jak ja kiedyś żyłem takie życie, że nadużywałam alkoholu i tak dalej. A druga osoba może zabiegać za kasą, chodzi o tą złą kasę, tak zwana mamon, która też jest takie trudne, męczące życie. Trzecia osoba może zabiegać za religią jakąś, tak, że idzie do jakiegoś budynku, mówi jakieś słowa, a wszystkie te strzałki nie są prostymi liniami, bo jest jak bandzi, wracamy do tego zepsutego świata. Rozumiem. I jest rozwiązanie, wiesz, tutaj jest taki trzeci okręg. Rozwiązanie jest, żeby mieć takie szczere opamiętanie się, czyli taka zmiana myślenia, że kurczę, ja nie jestem Bogiem, ja nie naprawię mój świat moimi różnymi ucieczkami i tak wracam, tak? I tak po niedzieli jest znowu poniedziałek, bezwzględnie czy imprezuję, czy jestem religijny i tak znowu jest poniedziałek, jest trudne życie, praca czy szkoła, trudności z życiem, rodziną, zdrowiem i tak dalej. Ale zobacz, jeśli będziesz miał takie szczere opamiętanie, że powiesz, ja nie potrafię się sam uratować i zaufasz, i tutaj w tym okręgu, w tej historii, to jest zaufanie osobowi. I ta osoba przyszła z tego świata doskonałego i on ma na imię Jezus Chrystus. 2000 lat temu on przyszedł na świat, dlatego strzałka jest w dół, że on przyszedł z nieba na ten świat, przyszedł od tego doskonałego świata do naszego zepsucia. Ale i on żył doskonale. On żył takie życie, które żaden z nas nie jest w stanie żyć, czyli 100% doskonałe, bez grzechu. Zawsze kochał, zawsze szanował, zawsze pomagał ludziom. I jeszcze powiedział, że jest Bogiem, że jest Panem. I przez to on mógł zapłacić nasz dług. Tutaj jest krzyż. Wszyscy wiemy, że Jezus umarł za nasze grzechy. Ale tak naprawdę on umarł w naszym miejscu. Ja powinienem umrzeć na krzyżu, ja powinienem cierpieć, być potępiony, iść do piekła, jak każdy człowiek, ale Jezus Chrystus powiedział: Nie, ty też, Pawle. On powiedział: Pawle, ja wezmę ci twoje miejsce, ja spłacę ci ten dług, ja ciebie oczyszczę od wewnątrz, ja sprawię, że będziesz nowym człowiekiem. I zobacz, on to udowodnił. Trzeciego dnia on zmartwychwstał, tak? On pokonał całe ten zło, wszystkie nasze ucieczki. Pokonał diabła, pokonał śmierć, bo on zmartwychwstał. On żyje dzisiaj. On jest jedyny, który w stanie ogarnąć całe twoje życie, wszystkie twoje sprawy. To jest jeszcze taka korona i tutaj jest decyzja. Albo zaufamy Jezusowi, to opamiętać się, to odrzucić te nasze ucieczki. I zaufanie to jest sprawienie, że mówimy tak, ja wierzę jednak, że Jezus jest Panem, że umarł i zmartwychwstał i będziesz zbawiony. Ty wrócisz do tego doskonałego życia, to serce, czyli do zbawienia. To jest Bóg jest miłością, tak? On jest dobrym, kochającym Ojcem.
I jeśli to zrobisz, będziesz w tym świecie. Teraz pytanie mam do ciebie. W którym z tych dwóch światów myślisz, że jesteś obecnie? W tym doskonałym czy tym zepsutym? Wiesz, jakie jest życie. No doskonały, no nie jestem, tak? Więc myślę, że w tym doskonałym no nie jestem. Jestem w tym, gdzie mam jakieś tam mniejsze, większe radości, mniejsze smutki i próbuję jakoś to naprawić, tak? No, doceniam szczerości. Sam wiesz, że ja byłem w takim świecie też. A słuchaj, w których tych dwóch chciałbyś być? Czy chciałbyś być w tym doskonałym, czy jednak w tym zepsutym? Z jednej strony to jest łatwe pytanie, bo pewnie, że każdy z nas chciałby mieć takie doskonałe życie bez szczęścia, z szacunkiem dla innych, jakiejś tam relacji bliskiej też z Bogiem. No myślę, że chciałbym być w tym dobrym świecie, tak? Super. No ja też, wiesz, no, to jest najlepsze miejsce. A powiedz, czy ty to rozumiesz? Czy to ma sens, że istnieje Bóg, że On tak bardzo kocha ludzkość, łącznie z Tobą, że On wziął całe to zło na siebie, cały Twój bunt, Twój grzech, Twoją winę, wstyd, wszystko wziął na siebie na krzyż, bo On mógł, tak? Jako Pan Bóg, On mógł to wszystko wziąć. Żaden człowiek nie może wziąć Twoją winę. Ja nie mogę wziąć swój grzech na siebie, ale Jezus Chrystus, że On jest Panem, Panem Bogiem, On mógł to zrobić i jeszcze zwyciężył. Czy Ty myślisz, że to ma sens, że jakbyś zaufał Jezusowi i się opamiętał, to możesz być w tym świecie dziś? No myślę, że tak, tylko no nie rozumiem, co powiedziałeś takie słowo zbawiony. Co to znaczy to zbawiony? Bo super. Rozumiem, że jakoś tam z Bogiem być, ale zbawiony to no nie rozumiem tego słowa. Super pytanie. Takie co? Bo no to jakieś słowo takie, nie wiem co ono oznacza, to zbawiony to słowo. Pewnie. To tak w skrócie, to jest słowo, które często jest używane w Piśmie Świętym. Jezus mówił, że jesteśmy zbawieni od grzechów, że już nie musimy żyć we własnym grzechu i winę, wstyd nie musimy nosić na naszych ramionach, to jesteśmy zbawieni, czyli oczyszczeni, uratowani. Jesteśmy zbawieni do czegoś, do nowego życia, do Królestwa Bożego, do relacji z Panem Bogiem, osobiste, bezpośrednie relacje z Panem Bogiem przez Jezusa. I to jest takie słowo zbawienie, które określa to wszystko. Aha, czyli to znaczy, że z jednej strony jesteśmy uwolnieni od tego, nie mamy tego poczucia winy, a z drugiej strony mamy tam relację z Bogiem, tak? To znaczy to zbawienie. Dokładnie, to jest całe jak gdyby, wszystkie strony. Myślisz, że to jest sensowne? No jak najbardziej, no bo przecież no, tyle nam się mówi o przyjściu Jezusa, a ty wytłumaczyłeś tak no, w prosty sposób, tak, że nie jest to tylko właśnie ta otoczka jakaś religijna, ale że to ma jakiś cel, bo tak to no, nie widziałem wcześniej jakiegoś celu, tak, w tej religijności jakiejś. Tutaj mówisz o celu, tak, że mamy być właśnie uwolnieni od tego grzechu i z drugiej strony chodzić w społeczności z Bogiem i tu no, to, co powiedziałeś że przez tam ofiarę Jezusa, który był doskonały, no myślę, że to ma sens, co mówisz. Super. No, dla mnie to mnie przemieniło na maksa ponad 16 lat temu. Ja byłem duchowo martwy. Jest napisane w Biblii, że jesteśmy wrogami z Bogiem, że jesteśmy, mamy serce kamienne, że jesteśmy nieprzyjaciółmi z Panem Bogiem i to jest w duchowym świecie, a Jezus Chrystus wszystko chce to przemienić. Dać Ci 100% nowe życie, nowe serce, nowy umysł i nowego ducha, tak? Dać Ci takiego ducha, który żyje, który zna Pana Boga, który ma pokój w sercu, radość, taki bezwarunkowy, tak, miłość, taki nieskończony i możesz to mieć dzisiaj, słuchaj, wystarczy, że się szczerze opamiętasz, czyli zmienisz swoje myślenia, że nie jesteś Panem, nie jesteś Bogiem, nigdy nie zbawisz sam siebie, nigdy nie budujesz taką drabinę do Pana Boga i zaufasz jednak, że Jezus jest tym Panem, szefem, mistrzem Twojego życia, Twoim Zbawicielem. To słuchaj, byłbyś gotowy dzisiaj, teraz tak oddać życie Jezusowi, żeby pójść za Nim? Widzę, że to jest, stawiasz mnie przed poważnym wyborem, ale z drugiej strony no, myślę, że to jest takie rozsądne, co mówisz, żeby właśnie to
te dwa elementy, żeby być właśnie wolnym od tych wszystkich upadków i z drugiej strony mieć społeczność z Bogiem. Myślę, że to ma sens, więc chętnie bym spróbował, wiesz? Super, wow, się cieszę. To słuchaj, ja chętnie się pomodlę o ciebie, tak do Pana Boga, tak własnymi słowami, przez Zoom. I wtedy ja bym cię poprosił, żebyś, jeśli szczerze chcesz to zrobić, żebyś sam porozmawiał z Panem Bogiem teraz przez Zoom po mnie i powiedział Panu Bogu to, co mi powiedziałeś, bo teraz no, masz taką okazję, żeby opamiętać się, zaufać Jezusowi własnymi słowami. To jest dobra nowina. Ten rysunek to jest dobra nowina Jezusa Chrystusa, jak być zbawiony, jak mieć relację z Panem Bogiem. Po prostu powiedz Panu Bogu to, co tutaj zrozumiałeś, to wszystko pochodzi z Pisma Świętego. To ja się pomodlę i po mnie powiedz to, co masz na sercu Panu Bogu, żebyś szczerze oddał życie Jezusowi, jeśli masz takie przekonanie. To pomodlę się o Ciebie, Pawle. Dobrze. Panie Boże, ja Ci dziękuję z całego serca, że jesteś kochanym Ojcem w niebie i że można Ciebie poznać, można Ciebie znać osobiście, intymnie, bezpośrednio, Panie. Dziękuję Ci, że Twoje zbawienie jest w prezencie, to jest łaska, to jest dar, to jest przychylność, której żaden człowiek nie potrafi zasłużyć, napracować na to. Modlę się teraz w imię Jezusa, żeby Paweł mógł szczerze oddać życie Jezusowi, jeśli on szczerze chce. I modlę się, żebyś dotknął go teraz, w tym czasie, żeby on to było dla niego taka pierwsza rozmowa z Tobą, taki pierwszy krok w relacji z Tobą, żeby ten mur odszedł, żeby nie miał blokady z Tobą, żeby już cały grzech został oczyszczony, zmazany w imię Jezusa. Amen. Czy mogę się też pomodlić, tak, sam? Tak, śmiało. Panie Boże, przepraszam Cię za wszystkie grzechy, za wszystkie moje upadki, które raniły Ciebie, które wynikały z tego, że siebie stawiałem ponad Ciebie i tak chciałbym przejść z tymi wszystkimi moimi grzechami, upadkami do Ciebie i prosić Cię o przebaczenie, abyś Ty oczyścił moje życie i abym mógł teraz przez wiarę przyjąć Twojego Syna Jezusa Chrystusa do swojego życia, aby On był moim Zbawicielem, tym, który oczyszcza mnie z mojego grzechu i tym, który prowadzi mnie przez życie w pokoju. I tak chciałbym Ci zaufać, abyś Ty mógł zmieniać moje życie i abyś to Ty był, Jezu, Królem mojego życia, a nie ja. I dziękuję Ci za to, że Ty przyszedłeś na ziemię, że umarłeś na krzyżu za mój grzech, abym ja był wolny. Dziękuję Ci za to, Jezu. Chcę prowadzić nowe życie. Amen. Wow, super, Pawle. A słuchaj, Pawle, mógłbyś teraz powiedzieć, że Jezus jest Twoim Panem? Tak, Jezus jest moim Panem. Niesamowite. No to na maksa się cieszę, to jest cud. Wow, no super, tutaj nawet włączę ten ekran. Żeby Cię zobaczyć. Powiesz mi, co dalej trzeba robić, żeby to życie się rozwijało, tak? Jak to, że będziemy się jeszcze mogli spotkać i będziesz mógł mi przekazać więcej, tak? Jak najbardziej. No chcę Ci powiedzieć, że bardzo się cieszę, że miałeś taką rozmowę z Panem Bogiem i to jest tylko początek. Tak jak teraz rozmawiałeś z Panem Bogiem, to możesz rozmawiać z Nim cały czas, jak najbliższy przyjaciel. Jeśli to szczerze zrobiłeś, to jesteś zbawiony i masz teraz nowe życie. Wszystkie te obietnice, tak, te pozytywne rzeczy w Biblii, w Piśmie Świętym, to teraz wszystkie są skierowane dla Ciebie. Możesz to wszystko czytać i wierzyć, że tak jest, że jesteś dzieckiem Bożym, że jesteś nowym stworzeniem. Też w Piśmie Świętym jest napisane, że jesteś Jego ambasadorem, że pragniemy przekazać Go dalej, jaki jest kochany, jaki jest dobry, żeby cały świat usłyszał o dobrej nowinie, że to zbawienie jest za darmo w prezencie, to jak najbardziej będziemy się spotykać i uczyć się razem,
bo to jest niesamowite, że możemy się tak uczyć i poznawać Pana Jezusa razem i ten, żeby wszyscy, którzy znamy, też poznali Jezusa Chrystusa, bo nie ma lepszej drogi, nie ma innej nadziei na całym świecie. Niesamowite. Słuchaj, Pawle, oprócz tego, że zachęcam Cię teraz gorąco, żebyś czytał Pismo Święte codziennie, chociaż trochę, wiesz, chociaż 5 minut dziennie i modlisz się, rozmawiasz z Panem Bogiem własnymi słowami. To, co Ci leży na sercu, wielbiąc Go, tak, dziękując Mu, prosząc Go o różne rzeczy w swoim życiu i innych, życie innych, ale przede wszystkim prosić o zbawienie wszystkich wokół Ciebie. Oprócz tego wszystkiego też chcę Ci powiedzieć, że pierwszy krok dla osoby, która chce iść za Jezusem Chrystusem, to jest chrzest wodny z pełnym zanurzeniem. I to jest w Piśmie Świętym to jest bardzo wyraźnie opisane, żeby... Kiedyś mówiłeś o tym, wiesz, mówiłeś mi kiedyś o tym właśnie, że ten chrzest to oznacza właśnie to słowo, to oznacza zanurzenie, że tak trochę źle go ludzie rozumieją. I pewnie, jeżeli Jezus chce, żebyśmy to robili, to możemy się umówić, czy dzisiaj, czy jutro. Niesamowite. No, jak najbardziej, tam, gdzie jest woda, można chrzcić. To jak najbardziej, to... Może w jeziorze jakimś. Pewnie, może to być w jeziorze, niesamowite. To wiesz co, zgramy się za chwilę. Dobrze, umówimy się. Super. W ogóle, Paweł, bardzo się cieszę tą rozmową i... Niesamowite. Jezus jest teraz swoim Panem. Chwała Bogu. Dziękuję Ci bardzo też, bo też się bardzo cieszę, że mi to przedstawiłeś i pokazałeś mi Ewangelię. Tak? Myślę, że to zmieni też moje życie i życie moich bliskich. Niesamowite. Super. Dzięki bardzo. Dziękuję.